Dobrze, i powróciliśmy z ostatnim Mirkatem, znaczy z ostatnim, z przedostatnim, bo jeszcze jednego myślę, że wyślę. I mamy tym razem dwa punkty. To wydajmy tutaj, tak inaczej. I możemy sobie wybrać jakąś kolejną technologię, albo i dwie. Bo może będzie nas stać. Niestety coś... A nie, nie przecina się, zdawało mi się. Dobrze, myślę, że możemy... Ogólnikę. Dobre pytanie, czy ja chcę w hydroloksy iść? Bo ja coś w tych hydroloksy nie potrafię. Bo nawet jeżeli tu jest 419, nie wiem, to hydroloksy myślę, że wymagałby lepszych materiałów tutaj. Ale co mógłbym spróbować zrobić, to ja mógłbym zacząć iść w silniki nuklearne. Chciałbym zobaczyć, czy rzeczywiście mi się uda jakoś sensownie. ISP jest tu dwa razy wyższy mniej więcej niż dla hydroloksów. Też jest na ciepłym wodorze. Mam nadzieję, że to będzie już w miarę sensownie działało. Tu nawet 898 jest. Moment, moment, bo to jest zaledwie 30 kN, tu jest 220 kN i to ma 900 ISP, więc to jest genialne. Tu są cztery zapłony i oczywiście mi się przyciął, są dwa zapłony. Nie wiem, to nie wiem po co by było to Kiwi, czy Kiwi A3, a Kiwi B4E brzmi spoko. Mógłbym później oczywiście pójść w jeszcze lepsze. Tu jest na przykład 60 zapłonów, więc to jest perfekcyjne. Chciałbym też zobaczyć, kiedy nam się pojawia napęd jonowy tutaj dopiero. Ojej, jak późno, 98. No dobra, to trochę nam zejdzie. Ale myślę, że możemy zacząć odkrywać. Albo inaczej, z którego to jest roku? 64. No nie, to żeby nam nie zalegały rzeczy, podkrywajmy to, co jest dla aktualnych lat. Dobrze, tu tam starczy i jeszcze będziemy mieli awionikę. To pewnie awionikę powinienem najpierw wyciągnąć. Tak. Jakiś taki w miarę równy rozkład, żeby nam nic nie zalegało. Jednak chciałbym, żeby cały czas było to podejście, że tak, jesteśmy do przodu z nauką. Znaczy nie jesteśmy, bo tu na przykład mamy 61 roku wciąż nieodkryte. Może uda nam się resztę w miarę na czas ogarnąć. Mam nadzieję. Bo to jest dobre pytanie. Ile nam aktualnie planowo zajmują badania? Jak tu jest? To jest 140 dni. To jest powiedzmy 250. 360, więc mamy jeden rok już. Tutaj powiedzmy, że no, to się zmniejszy mocno, to już są 2 miesiące jakby. Więc mamy 14 miesięcy. Tu powiedzmy, że to do 3 miesięcy się skróci, więc mamy już 17 miesięcy. 19 miesięcy, 20, 22 miesiące, 24 zakładam. Czyli tu już mamy 2 lata. No dobra, i to będzie co? To będzie raczej mniej niż rok. Więc powiedzmy w 2,5 roku pewnie się to poosiąga. Moglibyśmy oczywiście to ulepszać, mógłbym, ja myślę, że nie ma sensu na razie kupować. Tak, teraz będziemy mieli pewnie mocne zyski za lądowanie na Księżycu, o ile tym razem jest pieprze, muszę mieć wyższą orbitę parkującą, bo tak, trochę chciwie zbyt nisko zaparkowałem. To był błąd z mojej strony. No dobrze, ale na razie sobie zrobię przerwę. Tak. Zaczynają się wakacje, więc czas iść do pracy, więc całe dnie w pracy, więc już nie całe dnie na poświęcenie na 10 godzin sesji nagrywania, a jedynie parę godzin po pracy przed pójściem spać. Więc co, więc pewnie tutaj zakończę odcinek, więc wszystkim życzę miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję już z samymi udanymi misjami, nie tak jak dzisiaj dwie spieprzone misje, ale... Teoretycznie 5 udanych. Teoretycznie. Więc wszystkim życzę miłego dnia.
że DAW24 zaprojektowany, więc ojej, czemu mi się tak przycinasz? Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli za często przycięć. Myślę, że można puścić Ciebie tutaj. Wciśniemy Cię przed miecz Sereny 6. Tak. Jeszcze parę zdań nie zaprojektowałem do końca, bo potrzebujemy jednak technologii, jednak te panele słoneczne, które myślałem, że się da zwijać, jednak się ich nie da zwijać. Ale teraz te panele, które będziemy odkrywali, z tego co pamiętam, to je chyba da się zwijać. Mam nadzieję przynajmniej. Chyba się wręcz nazywał retractable. Folding. Okej, mam nadzieję, że to oznacza, że da się je składać. No dobra. Extendable. Tu mamy ulepszenie. Patrzę, czy będziemy mieli coś z tyłu składane panele, ale soundtracking. Nie wiem, chyba powinniśmy mieć najpierw składane, zanim będziemy mieli śledzące słońce. Znaczy, to nie jest wybitnie trudna technologia, ale wciąż. Nie, mam nadzieję, że te już będziemy w stanie zwijać i rozwijać, które są te. Cóż. No dobra. Ale czekamy na tę technologię i zaraz wezmę się za projektowanie. I będziemy próbowali znowu lądować na Księżycu. Tym razem zaparkuję trochę wyżej, żebyśmy mieli czas na spowolnienie. Nie będzie to wydajne hamowanie, ale będzie to bezpieczne hamowanie. Jak mam zapas niemały. A mamy kolejny punkt ulepszeń. Miło, miło. Przyjemnie się coś przycina. No dobra. Ulepszymy sobie R&D i poczekajmy na to. O właśnie, Meerkata nie miałem zapisanego. Nie wiem, czy mi się chce jeszcze raz go projektować. Znaczy, on nie był trudny do zaprojektowania, ale. Nie wiem, czy mi się chce. Joj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 
Nie wiem skąd to. Możliwe bardzo, że był zakorkowany jakiś właśnie na Księżycu jakieś badania, za które mieliśmy dostać euro nauki, teraz dopiero się udało przesłać. Na razie to masa badań, ale małych. Ale możliwe, że to te właśnie na nie tyle się wyczekiwało. No, trochę jest tego visible imaging. I leci, leci. Visible imaging i visible imaging 2. Tak, no to chyba z tego wyszło nam 4 punkty ulepszeń. Ulepszymy sobie to i ulepszymy sobie raz R&D. Tak, wciąż tam wchodzi. No dobra, to zobaczmy, co moglibyśmy jeszcze sobie ulepszyć. Komunikacja mogłaby być nie z gorszym pomysłem. I potem bawionikę. Chyba bawionikę chciałem iść, ale komunikacja myślę, że będzie dobrym pomysłem. Tu mam jeszcze prototypy samolotów kosmicznych, czyli będziemy mogli powoli w wahadłowcach iść. Rated for Leo Reentries. Czyli powinien wytrzymać termicznie. Mamy Gemini Wings. Okej. Okay. Dinosaur. Tak, czy mamy.
możliwość stworzenia tego całego dinosaura. Nie pamiętam, chyba był taki, ale nie pamiętam go, przyznaję. Co to takiego było konkretnie? Aft skid, aha, to jest do lądowania. Foreskid. Temporal shielded. It has instant switchable postural time. Okej. Ciekawe rzeczy tutaj są. To myślę, że fajnie będzie też się tym pobawić trochę. Bo będziemy nie tylko chcieli sprowadzać jak najczęściej. Czemu będziemy chcieli latać sobie załogowo w kosmos, więc sprowadzanie inaczej niż kapsułami może być nawet ciekawe. A póki co myślę, że mogę się zająć rozwijaniem Parysa.